No ułóż się wreszcie. Właśnie podładowałem lampę. Zrzuciłem poprzedni materiał na komputer. Zrobiłem sobie herbatę, no to jeszcze mysza była wynoszona na rączkach. No. Bardzo chcesz uczestniczyć w tym nagraniu, tak? No. Właśnie to jest urok Oliwii. Wszystkie pozostałe poszły spać. A tej się włączyła po prostu nadaktywność. Może korzysta z tego, że nie ma konkurencji. Tak, Oli. Tak, Oli. Teraz szybko przełożyłem rękę i też... właśnie kolejna nauka o układzie nerwowym. Tempo ruchów, płynność ruchów. Też kiedyś taka myśl się pojawiła, po swobodzie poruszania się poznacie ludzi. Co oni noszą w sobie, jacy są. Jeżeli ktoś może się poruszać swobodnie, to znaczy, że ma też swobodę wewnątrz siebie, w swoim układzie nerwowym, w swojej osobowości. W układzie nerwowym jest zakodowany nasz własny obraz siebie. To jest jedno ze stwierdzeń, które mi bardzo utkwiły tak obrazowo z książki Feldenkraisa Świadomość poprzez ruch. Polecam. Specyficznym językiem napisana. Ale nie jest tego dużo. Same jakieś takie teorii to jest 1/3. Ale jak się zacznie rozmyślać nad poszczególnymi akapitami, to można z jednego akapitu rozdział książki napisać. Niesamowitym językiem jest w ogóle napisana ta książka. Język tak zwięzły i syntetyczny, a niosący ze sobą taki ładunek przesłania, że bezpieczniki się grzały, jak to czytałem. No, śpi, już śpi. Ale właśnie chodzi też o tempo ruchów. Jeżeli jest w czyjąś stronę jakiś nagły ruch wykonywany, to się z automatu włącza reakcja obronna. Chociażby unik. Też taki obraz mi przyszedł do głowy, właśnie manifestowania siebie. Chociażby w obecności, na przykład zachodząc kogoś od tyłu. Dlaczego... chociażby podchodząc do konia, właśnie trzeba zasygnalizować, że się tam jest. Bo się przestraszy i odwinie kopytem. Ale w życiu, w relacjach z ludźmi, czy ze zwierzętami też ma to przełożenie. Ma to przełożenie analogiczne. No, psychoanalogia. Psychoanalogia. Ja teraz też siedzę nad tematem właśnie autoagresji. W temacie właśnie na przykład zmian na skórze. To, do czego na tą chwilę doszedłem, to z jednej strony
bo tutaj taką dygresję zrobię, że często coś, co istnieje, to działa wielowymiarowo na wielu płaszczyznach i na przykład jak coś się wydarza, to tak rozmawiając z kimś, no ale to może być to, albo to, albo to, albo to. Ja mówię, a co jeżeli zamiast albo wstawisz wszędzie i to też będzie prawda? Co wtedy? Jeżeli te wszystkie na przykład dwie, trzy, cztery interpretacje są prawdziwe odnośnie jednego zdarzenia, odnośnie jednej sytuacji, tylko są prawdziwe każde w swoim wymiarze, co wtedy? Warto próbować myśleć w ten sposób, ćwiczyć swój umysł na zasadzie zamiast wykluczania, co, a jeżeli to dodam, zamiast wykluczać, odejmować jedno od drugiego. Co jeżeli wszystko będzie na zasadzie i, co wtedy? A właśnie odnośnie komunikacji z otoczeniem. Kiedyś jak tak właśnie siedziałem i się wpatrywałem, chyba w tą dłoń. Stygmaty. Sam się stygmatyzowałem. Jak się wyrazić na zewnątrz, że coś ze mną wewnątrz jest nie tak, a nie potrafię, że cierpię w środku, że nie potrafię tego zakomunikować. No to moja skóra stała się moim banerem reklamowym. To było jedno. Drugie, swego czasu miałem fazę, żeby sobie zrobić tatuaże. Tam zacząłem szukać wzorów i tak dalej, ale to, co mnie powstrzymało, to brak pieniędzy. Brak pieniędzy na dobrego tatuażystę, żeby zrobić to tak, żebym był zadowolony. No i tak zaszło do tej pory, że że tatuaże nie mam, bo z czasem mi przyszła ochota na to. Tylko, że tak jak patrzę na to, co chciałem sobie wytatuować, to chciałem wyrazić siebie. Na mojej skórze. Tak jak obserwuję ludzi tatuujących się w jakiś sposób, właśnie albo chcą wyrazić siebie, albo wręcz pewną kronikę na swojej skórze zapisać, którą każdy zobaczy i zinterpretuje na swój sposób, ale zobaczy to, co ktoś chce pokazać. W końcu takie ozdobne tatuaże samemu się wybiera. I one mają wyrażać osobowość nosiciela. No to ja też tak chciałem powyrażać siebie, ale wyszło jak wyszło. No to moja skóra wygląda, że się by tatuowała. To drugi. Drugi element, bo nawet jeżeli te zmiany zejdą, to jednak zostaną swego rodzaju blizny na skórze. Tak jak tatuaże. No. A trzecia rzecz to te wszystkie zmiany są zwłaszcza w okolicach stawów motorycznych, przy nadgarstkach, przy kostkach, na łokciach. Tam, gdzie blokowałem swój ruch, tam, gdzie ten ruch został zablokowany, tam się zaczęły swego rodzaju ogniska. Zasada zachowania energii. Jeżeli gdzieś energia zostanie powstrzymana, to znajdzie ujście gdzie indziej. Nic, to akurat ja to tak, jak komuś o tym mówię, nic w przyrodzie nie ginie.
Tak, z fizyki teraz mi się przypomniało. Zamiana energii kinetycznej na potencjalną i odwrotnie. Ewentualnie, jeżeli energia gdzieś zostanie powstrzymana, to wyjdzie z innej strony. To jest tak, jakby uciskać balon. Z jednej strony go ściśniemy, ale z drugiej się wybuli. Tak samo działa układ nerwowy, tak samo działa ciało. Dlatego na przykład właśnie idąc tematem tego, co było na tym wykładzie dla licealistów, że w ciele są uwięzione pewne bolesne wspomnienia. To może wszystko jest w ciele, tylko że te bolesne wspomnienia są odcięte w pewien sposób. Ja jeszcze do tego będę wracał. Żeby zauważyć siebie, trzeba czasami się wyhamować z pewnym rozliczaniem przeszłości, z wątpliwościami na przyszłość, być tu i teraz i wtedy tak naprawdę możecie zauważyć to, czego chcecie. A gwarantuję wam, że jeżeli zaczniecie robić to, co chcecie robić w życiu, jeżeli odkryjecie swoją pasję, to wpłynie na jakość waszego życia, a na pewno na wasze zdrowie. Ponieważ dużo chorób wynika z różnych blokad albo różnych przykrych sytuacji, które gdzieś tam się gnieżdżą w psychice i które nie są rozliczone, one później wychodzą w formie chorób. Czasem się zdarza tak, że są jakieś choroby, które jedna za drugą lawinowo się pojawiają albo mają nieznaną przyczynę, a czasami to jest po prostu coś, jakieś wydarzenie, z którego sami nie rozliczyliśmy się w przeszłości. I jedyny sposób, żeby to zrobić, trzeba się znaleźć tu i teraz i zastanowić, co mnie tak naprawdę dręczy. Często się zdarza tak, że te takie sytuacje z przeszłości możecie odczuwać w formie jakiegoś bólu, różnych ucisków w organizmie i one się rozpływają pod wpływem wysiłku fizycznego, ponieważ mięśnie pracują i tu znam też osoby, które unikają wysiłku fizycznego, ponieważ przynajmniej to jest to, jak ja to odbieram, to jest jakby informacja uwięziona w mięśniach i w momencie, kiedy tych informacji dużo jest uwięzionych, jest dużo bólu w mięśniach takich właśnie psychicznych, w momencie, kiedy się zaczyna ćwiczyć, kiedy to się rozpływa, te dawne emocje zaczynają napływać i zaczyna się je przeżywać na nowo, zaczynają wracać sytuacje, do których nie chcieliśmy wracać. I osoby, które nie mają odwagi skonfrontować się z tymi emocjami raz po raz ostatni, zaczynają uciekać od wysiłku fizycznego, ponieważ zaczyna im się kojarzyć z tym, że czują się źle. Mimo, że to jest tylko jeden raz taka sytuacja. I jeżeli ktoś by miał taką sytuację, to moja rada odwagi. Stawcie temu czoło, to jest jeden, jedyny, ostatni raz, żeby stawić czoło tej sytuacji, która gdzieś tam na przykład zagnieździła się w formie jakiegoś bólu mięśnia. Miałem dobre przeczucie, że przerwało nagranie. Chyba trzeba będzie po prostu klik robić i cięcia. Takie przerwy na oddech. Albo zmienić kamerę. Zobaczę co. Co wyjdzie. No. Zamiana energii potencjalnej na kinetyczną i na odwrót. No bo okej, można zamieniać pewną energię. Tylko tak mi teraz przyszło do głowy, jak długo energia kinetyczna może wytrzymać, nie będąc sobą. Jak długo jedna forma energii wytrzyma bycie kimś innym niż jest. Ja na przykład to jest tak, jakby właśnie tą energię zamknąć. Tam, tak, pierwsze co mi przyszło, magazynem są mięśnie. Jest układ nerwowy powiązany z mięśniami, ale mięśnie.
inaczej. Układ nerwowy wewnątrz mięśni, o. Więcej jakby tkanki mięśniowej i też, bo sama tkanka mięśniowa to jest jedno, ale jeszcze poruszanie tą tkanką mięśniową, ćwiczenie jej powoduje, że tam się też rozrasta układ nerwowy, żeby tym jak najlepiej poruszać. No i część tego układu nerwowego może zostać w moim rozumieniu przekształcone na magazyn i odcięte. To są te tak zwane trupy zakopane w szafie, o których też nieraz było mówione na spotkaniach tresury, jeżeli ktoś oglądał. Jak nie, no to teraz się dowiadujecie. Jakby ktoś chciał, no to tam kanał Dwie Herbaty i Andrzej z Olegiem też sporo swoich różnych przemyśleń. No, coś się zaczyna. Ale uwięziona energia właśnie z takich miejsc, bo to tak jakby jedno zdarzenie jest dzielone na różne fragmenty i rozsiane po całym ciele. Jak najdalej od siebie i to też jakby w różnej kolejności się odbywało, jak siedziałem nad tym właśnie, wchodziłem w stan takiej, powiedzmy, pozycji komfortowej, gdzie pozwalałem na to, niech się dzieje, co rób ciało, co potrzebujesz. O, na tej zasadzie działałem. Nagle zaczynało się właśnie, chwilami naprawdę to mocne było. Myślałem, że może jakieś padaczki dostałem albo czegoś. Tylko, że to było intencjonalne, pozwalałem na to, wiedziałem, co się dzieje, mogłem to w każdej chwili przerwać. Byłem w stanie to skontrolować i skontrolować. Tylko stwierdziłem, dobra, niech się dzieje. Rób ciało, ja ci moje ciało pozwalam, rób co potrzebujesz. Jak już nawiązałem taki właśnie układ, nie układ, kontakt z moim układem nerwowym, z moim ciałem, to czucie, jakby starałem się rozmawiać z moim ciałem i okej, pozwalam ci, rób co potrzebujesz. Ja na ile mogłem zapewnić ci komfort, to ty sobie tam doprecyzuj i rób co potrzebujesz, żebyśmy się lepiej poczuli obydwoje. Ja jako świadomość, moje ciało jako moje ciało. Jako właśnie układ neuroświadomy. Ciało plus świadomość. No i właśnie ja z pozycji świadomości na przykład po prostu wszedłem w rolę obserwatora. A ciało miało się zająć sobą jakby program autodiagnostyki i autonaprawy włączyć. O, można to też porównać w ten sposób, że to jest taka automatyczna myjnia. Podjeżdża się samochodem do pewnego momentu, wysiada się z niego i się za oknem patrzy, jak to się wszystko czyści. To właśnie tak wygląda, tak właśnie kolejna jest jakaś zmiana. Że mam ochotę, żeby było zielone tło. No to jest zielone tło. Nie dyskutuję z tą potrzebą idącą ze środka. Jeszcze właśnie w temacie
wyrażania siebie, właśnie autoagresji, gdzie nie można jakby odreagować tego. Też mi się przypomniało. Jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa. Jest okej. Też mi się przypomniało, jak właśnie mi zależało, tak też porównując się do innych, do znajomych, którzy tam też grali na konsolach, było takie środowisko. Się stworzyło w pewnym momencie. Pamiętam, że to były czasy pierwszego Gran Turismo na PlayStation. Tam, żeby brać udział w wyścigach, trzeba było zrobić coś w rodzaju prawa jazdy, licencję zdobyć. No i taki podstawowe, żeby w ogóle przejść dalej, to był brąz. No jeszcze było srebro i złoto. I ja się z jakiegoś powodu uparłem, żeby robić to złoto. A jak mi nie wychodziło, no to oczywiście, no. Tam paru znajomych właśnie, zrobili to złoto bez problemu. Tylko, że na tamten czas, tak jak ich kojarzę, to oni też uprawiali różne sporty, nie sporty, jakby ich układ nerwowy też był, można powiedzieć, bardziej rozwinięty. To już tak na bieżąco analizuję, myślę, będę głośno myślał. Też byli bardziej komunikatywni, bardziej obyci z ludźmi. Ale na pewno pod tym względem, pod wieloma względami mieli rozwinięty układ nerwowy bardziej niż mój, ponieważ ja unikałem wszelkiej aktywności fizycznej na tamten czas. Miałem sporą nadwagę. Tak się zastanę. Dobra. Już wiem, gdzie patrzeć. W odbicie z tyłu, czy jest dioda zapisu na karcie pamięci. O! No. Zawsze mogę to jeszcze na przykład lusterko tam postawić. No, ale u mnie właśnie siedziałem i łoiłem, bo no, po prostu chciałem mieć to złoto, to być najlepszy wynik osiągnąć. Jak mi nie wychodziło, co ja robiłem? Właśnie też taka fizyczna agresja wobec siebie. Ciąć się nie chciałem. Gdy nie czułem takiej potrzeby. Ale były 3 albo 4 formy takiego wyładowania się na sobie. Raz, że odreagowania emocji, a dwa, ukarania siebie, bo przecież ból, kara i tak dalej. Pierwsza forma, pamiętam, że akurat miałem łóżko dosunięte, był mały pokój, łóżko dosunięte do ściany, jak siedziałem na łóżku, oparte o ścianę, jakoś potem, ale tutaj nie miałem żadnej poduszki, nic takiego. Więc po prostu było bum, potylicą w ścianę. Aż odreagowałem. Druga rzecz, łokciem albo pięścią w ścianę. Pięścią. No, prawą ręką to było. Prawą ręką tutaj w udo, trochę powyżej kolana. Jest takie wypłaszczenie. Właśnie formy, gdzie właśnie odreagowywałem złość na siebie. Pamiętam, raz to dało efekt. Po drugiej stronie była kuchnia i szafka z karczkami albo z czymś. W każdym razie akurat w tamtym momencie było tak, że
Nie wiem, tak przywaliłem ręką w ścianę, że rzeczy z szafki po drugiej stronie wyleciały. Musiały być luźno ułożone, bo to tylko raz się zdarzyło, ale... Ale zresztą zrobiło trochę hałasu. No ale to... To był przejaw autoagresji wobec siebie. W sumie chyba pierwszy raz o tym mówię, tak... jawnie, publicznie. Dawne czasy. To już chyba byłem nastolatkiem. Też okres dojrzewania. No, coś takiego. Trzynaście, 14 lat wtedy miałem, kiedy już tak się to objawiało. Ale jeśli chodzi o psychiczne obarczanie się, no to już... Muszę powiedzieć, od dzieciaka. No i pewnie też między innymi w taki sposób to wychodziło. Gdzieś ta... eksplozja, implozja, no to można to albo wywalić na zewnątrz, wyrazić siebie, albo bojąc się wyrazić siebie, skierować ten wybuch do środka. No i nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć dlaczego, ale te wybuchy były skierowane do środka. Dobra. No. No, nagrywa. Jeszcze. Ale... Na tą chwilę to tyle. Jeszcze z takich rzeczy, które właśnie były wstydliwe, o. To też, może, to był też forma autoagresji. Lęk przed proszeniem o pomoc. Skojarzenie proszenia o pomoc z żebraniem. Przez to też można, zakopałem się w życiu finansowo i sytuacyjnie. Coś się też przerzuciło na finanse i tak się to nakręciło. Kiedy z jednej strony obraz siebie w oczach innych, że muszę sobie poradzić, ja muszę wszystko sam dać radę, bo przecież inni sobie dają radę, po prostu nie widząc, że po prostu sobie wzajemnie pomagali, że wszyscy, wkręciłem sobie, że wszyscy po prostu samodzielnie działają i wzajemnie się poklepują po ramionach. I za dzieciaka coś takiego się stworzyło i to zostało na długi czas. A później proszenie o pomoc. Proszenie o pomoc skojarzyło się z żebraniem, upokorzeniem, upodleniem. Też ocena przez innych. No tak próbuję też wycelować, żeby kątem oka widzieć tą lampkę kontrolną. No może po prostu za dużo kombinuję. Chyba trzeba będzie po prostu lusterko postawić i tyle. To teraz też może być taki czas, żeby właśnie w podobny sposób, na przykład niech się, że się to odbywa w tkance społecznej, w nerwowej tkance społecznej, że właśnie pewne rzeczy trzeba zastopować, pewien stan powolności musi zostać uzyskany, żeby coś się przepracowało. Tak, socjologicznie rzecz ujmując. Ja odbieram ten czas właśnie, że mam to, co, to na co nie miałem czasu, mam teraz zrobić. I ten czas został mi ofiarowany. Bo właśnie, można to, ten stan epidemii, zablokowania wszystkiego traktować jako karę, jako zniewolenie, a można potraktować jako dar od przestrzeni.
To jest prezent. Ale to już każdy po swojemu decyduje. Co z tym zrobi? Do następnego razu.